Wspierane przez PGE SA młodziczki lubelskiego MKS-u zainaugurowały rozgrywki imponującym zwycięstwem. Podopieczne Beaty Aleksandrowicz zwyciężyły z jedynką Łuków 31-18. Aż 10 goli zdobyła w tym spotkaniu Maja Szewczyk. Zawodniczka lubelskiej drużyny wierzy w sukcesy zespołu nie tylko na poziomie regionalnym, ale i centralnym. Moim zdaniem mamy bardzo duże szanse na to, lecz to zależy tylko i wyłącznie od nas. Jeśli będziemy chciały, możemy wszystko. W najbliższy weekend młode szczypiornistki MKS-u czeka turniej niepodległości w Kraśniku. Mimo mocnej obsady zespół wierzy w zwycięstwo. Jest to bardzo dobry turniej pod względem naszego rozwoju, bo nie ukrywam, są dosyć mocne drużyny, z którymi będziemy miały szansę się zmierzyć i zobaczyć, na jakim też poziomie jesteśmy. Ale myślę, że mamy duże szanse. Młodzieżowe zespoły lubelskiego klubu to nie tylko zespół młodziczek. Świetnie radzą sobie także juniorki i juniorki młodsze, prowadzone przez trenera Wojciecha Bracława. Na ten moment, już nie chwaląc się, można powiedzieć, że chyba zapewniliśmy sobie awans, bo jesteśmy po dwóch kolejkach i w juniorce młodszej, i w juniorce. Mamy dwa wygrane spotkania, mamy spory zapas bramek zdobytych i myślę, że już w tych rozgrywkach centralnych zagramy. Kwestia jest tylko kwestia miejsca. Warto dodać, że na poziomie centralnym do młodych drużyn MKS-u dołączy kilkanaście szczypiornistek szkolonych w SMS-ach. Potencjał tych drużyn jest zatem niezwykle wysoki. Trenerzy doceniają wsparcie, jakie otrzymują od sponsorów, bez których tak dynamiczny rozwój nie byłby możliwy. No, bez sponsorów, tak jak cały sport generalnie, więc chyba by się nie mógł rozwijać i odbywać. Także tutaj dziękujemy naszym głównym sponsorowi PGE za to, że nas tutaj dzielnie wspiera. I miejmy nadzieję, że jak najdłużej, bo daje nam to taki komfort, po prostu komfort pracy. Tak?